Także proszę Państwa, o Polska, witamy Państwa serdecznie. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Jak Państwo widzicie, pokazujemy Państwu to, co najpiękniejsze, to co najładniejsze, prawda? No bo tak, centralny stadion w centralnej Warszawie. Najpiękniejsze, bo to muszą być te groby powielane, prawda? No, znamy przysłowia różne. Nie wszystko złoto, co się świeci, prawda? Że pozory mylą, że zewnętrzne formy są bardzo zwodnicze. Mnóstwo tego jest, ale wiecie Państwo, to i tak nie dociera. Nie dociera, no bo przecież docent, doktor habilitowany, kształcony i uczony przez sług diabła, to jest tak powiedziane, a gdy znajdzie swojego naśladowcę, to uczyni go jeszcze bardziej, stokroć gorszym od samego diabła. No i tak rzeczywiście jest, no bo ludzie czasem są tak ambitni i są tak dokuczliwi, że jak w średniowieczu ścigali ludzi, żeby ich na stosie spalić, zamordować, może też w jakiś tam inny sposób, to byli tak bardzo skrupulatni w tym wszystkim i dokładni, że no musieli zamordować Jezusa dokładnie, obśmiać od góry do dołu, doprowadzić go do miejsca kaźni w sposób taki też spektakularny, no bo czym są te groby powielane? Piękne na zewnątrz, a wewnątrz są pełne łupiestwa i trupich kości. To tak ładnie ta opowieść może brzmi, proszę Państwa, ale trzeba się nad tym zastanowić, że mamy groby powielane, współczesne groby powielane XXI wieku. One są. Dlatego pokazujemy Państwu wszystko to, co najładniejsze, najpiękniejsze, żebyście się Państwo chociaż ciut zastanowili. No, chodzą mohery, zaglądają tutaj znowu wyznawcy papieża, Matki Boskiej Ostrobramskiej Częstochowskiej, jak powiedziałam, że na tę mszę to coś nie bardzo, ale jutro to te centralne modły wasze się zaczną. Także proszę Państwa, rechodupki, Warszawa w systemie, tu przez Warszawę też leciała, jechała, no samolotu jeszcze nie było, Makryna Mieczysławska, do Rzymu blisko, prosto do Rzymu, także system. Nie ma cerkwi, proszę Państwa, także nie ma baciuszki, nie ma ludzi prawosławnych, także te groby powielane współczesne. To czym mogą być? Proszę sobie wykoncypować, odpowiedzieć sobie na to pytanie.